Witam, nazywam się Sylwia Groszkowska. Pracuję w Płutowskiej Bibliotece Publicznej imienia Joachima Lelewela w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży. Spotykamy się z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, które obchodzimy 29 września. Dzień ten został ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki, aby promować czytelnictwo, szczególnie wśród tych młodszych czytelników. Jednak data nie jest przypadkowa, ponieważ tego dnia urodziła się autorka książek dla dzieci i młodzieży Janina Porazińska. Z tej okazji przeczytam Wam wiersz Agnieszki Frączak pod tytułem Mucha z książki Niby Bór wydawnictwa Literatura. Mucha. Wpadła mucha do domu i bzyczy na mnie. Jakieś pretensje śmie mieć normalnie, że niby mam tu pająków w krocie. Fakt, mam Wacusia i jego ciocię. Lecz gdzie tu krocie? Wpadła do domu i na mnie bzyczy, że psa prowadzać trzeba na smyczy, w mieszkaniu także? I że oto tu, zrzędzi wskazując w kierunku kotów, dwóch kotek oraz pięciu kocurków, trzymać powinno się na podwórku. Wpadła do domu i bzy, bzy, bzy. Wymówki jakieś robić śmie mi, a na dodatek skrzydliskiem macha, jakbym chciała napędzić stracha. I rzecz ta jej się, szczerze przyznaję, czasem udaje. Dziękuję bardzo za wysłuchanie wiersza. Polecam książkę Niby Bór, po którą zapraszam do wypożyczalni dla dzieci i młodzieży. Do widzenia, pa!